A jeżeli chodzi o podsumowanie takiego sezonu, rozumiem, że to po ostatnim dopiero meczu, czy może już trener tak widzi coś oprócz tego, że nie, jakby już nie przegraliśmy na własnym stadionie, to coś, co jest warte wspomnieć, a coś, co jakby widzieć, niekoniecznie jakby widzieć, żegnając się z możliwościami, które jeszcze ostatnia kolejka może przynieść. Wielokrotnie powtarzałem, że ten sezon był skomplikowany, szczególnie na jesieni potraciliśmy sporo punktów, mając tak naprawdę kontrolę nad meczem. Dużo takich okoliczności, które powodują to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo na pewno tych punktów mogliśmy mieć więcej. Natomiast nie jest tak, że ten sezon jest stracony, tak? To jest ugruntowanie pozycji niektórych młodych zawodników, debiuty chociażby naszego wychowanka Mitury, który myślę, że przed rozpoczęciem rundy wiosennej nikt by się nie spodziewał, że zagra ponad 400 minut, a przypomnijmy, że to jest chłopiec z rocznika 2006, więc pomimo tego, że ten sezon, ta runda, sezon cały był skomplikowany, my realizowaliśmy swoje cele, graliśmy o jak najlepszy wynik. Ten wynik na razie daje nam drugie miejsce w tabeli. To jest trzeci sezon, kiedy utrzymujemy się w czołówce. To jest trzeci sezon, kiedy jesteśmy wysoko w pro junior system, ale niedoskonałości tego systemu powodują to, że niektórzy od pewnego momentu, kiedy nie mają już celów, grają 8-10 młodzieżowcami. No my jesteśmy cały czas na 5-6 miejscu, w pierwszym sezonie wygraliśmy, więc te cele, chociażby jeżeli chodzi o inwestowanie w zawodników młodych, realizujemy. Myślę, że z przekroju 3-letniej mojej pracy jest ona naprawdę zauważalna, bo tak jak mówię, cały czas jesteśmy w czołówce, mamy najwięcej zwycięstw w przekroju tych 3 lat, najwięcej punktów, najwięcej strzelonych bramek, no najmniej straconych ma akurat Świt, no ale jeszcze jutro gra, więc może to się zmieni. Czyli tak naprawdę wszystkie ręce, a może i bardziej nogi na pokład i w Sieradzu walczymy. Dokładnie tak. Tanio skóry nie sprzedamy, będziemy walczyli do końca. Zapraszamy na ten mecz.